No dzień doberek, boberek, wiecie co to oznacza? Skoro jestem w samochodzie, to znaczy, że jestem pod promenadą i idę spotkać się z Magdą Meg na kolejne nasze nagrywki. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo się cieszę, że jest taki pozytywny odbiór tych naszych filmów modowych, bo czytam wasze komentarze pod moimi filmami, ale oczywiście czytam też komentarze wasze pod filmami Magdy. I piszecie tam różne rzeczy, ale najbardziej cieszy mnie to, kiedy piszecie, że na tych naszych przeglądach i na tych naszych spotkaniach czujecie się, jakbyście były na zakupach z koleżanką. No coś w tym stylu. Słuchajcie, to jest tak niesamowicie miłe. A to też motywuje nas do tego, mnie i Magdę, żeby nagrywać dla was więcej. I dzisiaj robimy może nie tyle przegląd, ale pod ostatnim filmem Magdy, gdzie Magda robiłyśmy przegląd w Zarze, pojawiły się takie pytania i prośby, że tam komentarze, że brakowało wam mierzenia. I stwierdziłyśmy z Magdą, że w sumie zrobimy takie mierzenie. Pójdziemy do Zary, zobaczymy te kolekcje jeszcze raz, te rzeczy, które wam pokazywałyśmy, które były ciekawe, i zrobimy mierzenie. Będzie mierzenie tych rzeczy i dobieranie do różnych stylówek u Magdy i u mnie. A wy wiecie, że ja jestem troszkę wyższa od Magdy, jestem chudzielcem, mam inny rozmiar, Magda też ma troszeczkę inny rozmiar ode mnie, więc będziecie mieć taki przegląd na różnych figurach, na różnych sylwetkach i przy okazji zobaczycie sobie też różne pomysły, moje pomysły i Magdy pomysły, jak pewne rzeczy ze sobą zestawić i wystylizować właśnie z tych aktualnych kolekcji. Także zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny film z tej serii. Lecę, bo tutaj widzicie piękne słoneczko mi wychodzi. Magda już pewnie na mnie czeka pod Zarą. Nagrywamy. No dobrze, kochani, jestem już w przymierzalni. Magda jest tam obok. Stylówki gotowe, buty gotowe, wszystko gotowe. Jestem i ja. To teraz przebieram się i zaraz zobaczycie moją pierwszą propozycję. Moi drodzy, propozycja z takim właśnie, myślę, trochę bardziej klasycznym, ale też na luzie lookiem, jeśli chodzi o garnitury. Bo u Magdy na kanale, w filmie u Magdy, rozmawiałyśmy o tym, że teraz w Zarze jest bardzo dużo właśnie takich fajnych propozycji, jeśli chodzi o garnitury. I można je świetnie skomponować. Zobaczcie, to jest, może najpierw zdejmę sobie ten, oto. I zobaczcie, marynarka, która jest luźna, bez żadnych tutaj guzików, więc troszkę taka, powiedziałabym, w stylu można ją fajnie zrobić oversize'ową, z takimi podciągniętymi rękawkami, a z cienkiego, fajnego materiału super będzie się komponować właśnie, zobaczcie, ze zwykłym białym t-shirtem i do tego spodnie. Co prawda mam za duży rozmiar na sobie, to jest S-ka, słuchajcie, i jeśli będziecie zamawiać przez internet, to od razu wam mówię, zamawiajcie rozmiar mniejszy. Na mnie by idealnie pasowała XS-ka, ale niestety jej nie było. Natomiast one są fajne, o, zobaczcie, wtedy by było bardziej tak, z takim delikatnie opuszczonym krokiem, fajne, długie, lejące się i sportowe buty. Do tego. I mamy taką fajną stylizację na luzie, którą ja jeszcze dodatkowo, widzicie, przełamałam na przykład takim szalikiem z kolorem. Ach, tutaj w tym świetle też do końca go nie widać. O, teraz widać. Teraz widzicie, jaki to jest kolor. No i co myślicie? Połączenie właśnie takiego limonkowo-białego odcienia w szarości i w bieli. Jestem bardzo ciekawa, co powie na to Magda, więc już sprawdzamy. Co powie Magda? No powiem ci tak, ty jak zwykle potrafisz zaskoczyć, dlatego że o ile bez chustki, to jest spoko, taki casualowy, w sensie, że ja bym też to wybrała. Ale Anita jak zwykle musi dodać smaczek. Jakiś kolor. Tak, no i zobaczcie na to, ja bym w życiu na to nie wpadła. I to jest prosty zabieg, a totalnie odświeżona stylówka. W ogóle bardzo fajnie wygląda ten zestaw. Powiem ci, że tak na luzie. I z daleka to trochę, słuchajcie, wygląda jak materiał dresowy, natomiast jak ja sobie to zbliżam, tak, no to jest taki elegancki, ale przez to, że jest ten melanż, naprawdę, bez chustki też bym to wymyśliła. To jest zwykłe, nawet jak założysz białą koszulę i buty na obcasie, tak, szpilki, to będzie to wyglądało Klasycznie. Normalnie, poprawnie. O, tak, ale te buty też super. Kurczę, fajnie zrobiłaś z tego, bo pokazałaś, że garnitur, zobaczcie, jaki krok może zrobić, że garnitur
też potrafi być taki casualowy. Ta chustka to jest genialny zabieg. Ostatnio ktoś nawet pisał gdzieś chyba pod moim filmem a propos takich oversize'owych rozmiarów. I słuchajcie, ja nie lubię takich rozmiarów, dlatego że uważam, że kobieta powinna jednak podkreślać to, co ma piękne. I powinny być jednak bardziej taki dopasowany rozmiar. Ale zobaczcie, to nie jest oversize'owe, bo to jest, garnarka jest w moim rozmiarze, a ona jest tak uszyta, że mimo wszystko gdzieś tu jest wycięta. Tak, ona tak płynie ładnie i mimo tego, że jest luźna, to jest taka no, komplementująca figurę, więc naprawdę bardzo fajny zestaw. Dajcie znać, kogo jeszcze ta chustka zaskoczyła, bo tak jak mówię, sam zestaw jest klasyczny, nie? Sportowa elegancja, ale chustka, no to tylko Anita może na to wpaść. Kolor limonkowy do takiej szarości, myślę, że na wiosnę też. Tak, ale w ogóle mega cię to ożywiło, także super zabieg, także ja jestem na tak. Dobra, to lecimy z następnym. Tak jest. Słuchajcie, zacznę od tego, że znowu mam tutaj biały t-shirt, klasyczny, ten, który miałam przed chwilą na sobie. Do tego kremowe dżinsy. Takie właśnie, podwinęłam ja sobie tutaj, słuchajcie, nogawki, bo niestety, ale niefortunnie wyglądają na mnie przy moim wzroście te dżinsy z normalnymi go nogawkami. Te same buty, które miałam przed chwilą na sobie, czyli właśnie takie sportowe. I mamy taką luźną, naprawdę casualową, basicową stylizację. Jeśli zmienimy bluzkę, proszę, na coś takiego, tylko tutaj powinna mieć inną koszulkę w kolorze cielistym, niestety jest biała, więc tak ona tutaj niefortunnie prześwituje, ale zobaczcie, to jest ten sweterek, który pokazywałyśmy w filmie u Magdy, jak Magda robiłyśmy przegląd z Zary, czyli z tymi takimi brylancikami, taki cieniutki w kolorze kawy z mlekiem, do właśnie takich beżowych jeansów, do trampeczek. Myślę, że wygląda to całkiem fajnie. O, zobaczcie, teraz widać ładnie kolor tego sweterka w połączeniu właśnie z tymi jeansami. One są takim średnio wyższym stanem, takie trochę bardziej mom jeans, coś w tym stylu. I mamy taką stylizację, no, luźną, wyjściową, troszeczkę z takim, a wiecie, pieprzykiem, no bo tutaj mamy te dżeciki. Ten sweterek jest naprawdę bardzo ładny. Złapałam go gdzieś tutaj na wieszaku, bo widzę, że już zniknął w tej Zarze, odkąd byłyśmy ostatni raz, nie wiem dlaczego. No, ale powiem wam, że to mi się podoba. I teraz taka powiedziałabym, wisienka na torcie? Może nie wisienka na torcie. Takie podsumowanie tej stylizacji. Założę jeszcze jedną rzecz i zobaczycie, jak wyglądam w całości. Zarzuciłam na siebie żakiet. Żakiet, który też pokazywałyśmy wam z Magdą właśnie w tym przeglądzie z Zary, ale zdradzę wam, że Magda u siebie na kanale też ma stylizację z tym żakietem. Ja stwierdziłam, że zrobię coś innego, bo na początku myślałam, żeby właśnie połączyć go. Luźne dżinsy beżowe, sportowe buty, takie widzicie, dżinsy podwinięte, widać kostkę. Do tego ten biały t-shirt, czekajcie, o, ten biały t-shirt, może jakoś tak to zrobię. I ten żakiet i mamy taki bardzo, bardzo sportowy look. Albo właśnie z podkoszulkiem, albo koszulką, albo sweterkiem. Już nie w białym kolorze, tylko właśnie w takim kawa z mlekiem, beżowy, brązowy. Może niekoniecznie ten, niestety nie udało mi się znaleźć takiej koszulki, która byłaby bez tych tutaj, bez tych dżecików błyszczących, bo myślę, że już jest to za dużo przy tym żakiecie. On ma taką złotą nitkę, te złote guziki, więc tutaj pasowałaby po prostu zwykła, gładka bluzka. Ale zobaczcie, przecież ten kolor można naprawdę fajnie ograć. Niby tutaj mamy zewnętrznie beże, złoto, ale pod spodem coś się dzieje. Jeszcze mimo wszystko jest jakiś kolor. No. Z jednej strony na sportowo, śmietankowo, a z drugiej strony, tak powiedziałabym, bardziej na luzie. Jestem ciekawa, co Magda powie, także wychodzę i już jej się pokazuję. Zaraz się ciebie zapytam, co ty myślisz. Dobra. Ale czy to ci się czymś nie podoba? być może, słuchaj. Musicie wejść na kanał Magdy i zobaczyć, o co. Ale bardzo mi się takie połączenie podoba, tylko tyle powiem. Oddawaj koszulkę. Dawaj.
Więc stwierdziłam, że może jednak takie połączenie. Mhm. Wiesz co, szczerze, już też powiedziałam dziewczynom tutaj na kamerze, że kolor bluzki mi się bardzo podoba. Mhm. Natomiast zrobiłabym bez tych dzieci, żeby była kolorowa okay. bluzka. Mhm. Bo wydaje mi się, że to już jest za dużo w połączeniu z nitką i z guzikami. Okej, okay, rozumiem. Tak. Więc patrz na to w kontekście takim, że to jest kolor. Dobra. Co wam powiem? Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, czy to jest Anita? Dlatego wiesz, o co chodzi, nie, że to są bardziej moje kolory, nie? Bardzo ładnie i wiecie co? Pokażę całość. Podoba mi się zabieg ze spodniami, dlatego że one są takie szersze, natomiast dzięki temu, że są podwinięte, to ładnie eksponuje kostki. No i nie jesteś, wiesz, tak, takim prostokątem, nie? Pokażemy to może. Tak. One wyglądają normalnie, taki normalny fason. Zobaczcie na to. I poczekaj, odsunę się. No i zobaczcie. Janita zrobiła z tego fajny zabieg. No i tak, co mogę powiedzieć? Popraw, zobaczcie. Co mogę powiedzieć? Że podoba mi się. Dlatego, że to jest takie wiosenne, świeże i lekkie. Wiesz, po tej zimie jednak, po tych czasami zdecydowanych kolorach albo czerniach, szarościach, to jest bardzo fajna odmiana. I bardzo mi się podoba ten żakiet. Ja mam wrażenie, że my na niego już milion opcji znalazłyśmy. I można go naprawdę na wiele okazji użyć. Spodniami, różne kolory. Tak. Widzisz, ja połączyłam z takim beżem. Zostawiłam swoje rzeczy przez tak. To można dlatego, żebyście zobaczyć ładnie. No, ale podoba mi się też, że ten sweterek, ta bluzka pod spodem jest ciemniejsza. Dlatego, że to się wszystko wyróżnia, że nie zlewa się, o tak powiem. Bardzo mi się podoba. I te buty też są, powiem wam, takie niepozorne, trochę na kręgle, ale... Do wielu rzeczy pasują, nie? Tak, tak. I do tamtej stylizacji i do tej. Także no ja jestem, no tak, podoba dobra, mi się. To teraz powiedz, którą byś miała wybrać stylizację, wybrać? Kurczę, nie wiem, bo i uwielbiam szarości, uwielbiam beże i ekli. Nie wiem, dla mnie chyba jest na równi. Powiem ci szczerze, że obie stylizacje mi się podobają, także... No naprawdę, bo z jednej strony tamten komplet wyglądał bardzo fajnie tak na sportowo, ale też tutaj ten elegancki żakiet jednak na sportowo też wygląda fajnie, także jestem ciekawa, co wy powiecie. To, jest, wiesz, to też jest trochę taki klimat, ale taki klimat przełamany trochę bardziej idący w klasykę, można powiedzieć trochę bardziej w mój wiek. Ojej. Trochę bardziej w mój wiek, ale z drugiej strony jest sportowo, czyli tak mniej więcej jak tak. Ja też mówię. I też wygodnie, nie? Wygodnie, tak. Tak. Słuchajcie, co wy myślicie? Tak szczerze, która stylizacja wam się bardziej podoba? Bo ja nie potrafię zdecydować. Zazwyczaj gdzieś tam któraś się bardziej wysuwa na prowadzenie. No to nie dzisiaj, bo obie mi się podobają. No, dajcie znać, co myślicie. Tak jest. Ale słuchajcie, mam jeszcze jedną rzecz tutaj w przymierzalni. Taki sweterek właśnie z takimi cekinami w szarości. I tak sobie pomyślałam, że on też będzie, słuchajcie, świetnie wyglądał właśnie do tych szarych spodni. No zobaczcie, to jest inna faktura, inny szary, ale całkiem fajna sprawa. Bez marynarki, tylko taki sweterek. A może tak? Do szarych jeansów? Mhm. Ten? Czy ten? Teraz szczerze zastanawiam się sama nad tym, czy sobie czegoś nie kupić. Moi drodzy, jesteśmy już po... Poszłyśmy z torbami na zakupy. Nie, nie można normalnie. Jak najbardziej tak. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy taki przegląd połączony ze stylizacjami wam się podobał. Koniecznie wejdźcie na kanał do Magdy, bo tam zobaczycie jej stylizację z jakichś włosek. Czekaj, bo no tyle ich fryzura. No, także słuchajcie, koniecznie wejdźcie na kanał do Magdy, zobaczycie tam jej stylizację. No i co, następny film też będzie ze stylizacjami, ale nie zdradzimy wam dokładnie co i jak. Natomiast moja propozycja jest dla was taka, czy chcecie przeglądy z sieciówek z innych sklepów, przeglądy takie wiosenne? Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie to mają być sklepy i co was konkretnie interesuje. To my pojedziemy z Magdą i zrobimy właśnie takie przeglądy, tak jest. Magda, jesteś zadowolona z dzisiejszych zakupów? Zakupów nie planowałam, natomiast upolowałam bardzo fajną rzecz. Myślę, że brakowało jej w mojej szafie, tak jak tej twojej i twojej szafie. Tak jest. Jestem w ogóle bardzo zadowolona z dzisiejszego wyjścia, bo powiem wam, że ostatnio naprawdę uważam, że Zara ma perełki. Jak czasami były takie sezony, że trochę tak na siłę szukałyśmy, że niekoniecznie coś było, tak teraz jest naprawdę duży wybór i można sobie skompletować wiosenną, ale nie tylko garderobę, także jestem zadowolona. No dobrze, to co? Czekajcie na kolejne nasze filmy. Dziękuję ci za dzisiaj. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Pa!